Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tak jak widzimy na pierwszym planie mamy kolegę Waldemara Piszczałę. Kolega Waldemar Piszczała w latach 2012-2011 nosił tytuł mistrza Polski w kategorii GMP. To były najszczęśliwsze lata, że tak powiem, w jego hodowli, tak, że tak można powiedzieć. Natomiast w tym roku, w sezonie 2013 poszło mu gorzej, ale o tym za chwilę nam powie. Natomiast my skupimy się tutaj na porozmawianiu z kolegą Waldkiem odnośnie, jak on w tych latach mistrzowskich prowadził hodowlę, jakich preparatów używał, jakiego rodzaju miał gołębie, skąd, z jakich gołębi wywodziły się te olimpijczyki, no i to, co ciekawego może nam, hodowcom, tutaj interesującego przekazać. Tutaj jeszcze nim zaczniemy rozmawiać, powiedzmy, kolega lotuje w oddziale 0275 Radomsko. Ile tutaj, zobaczmy tytułów zdobył, jakie puchary w tym oddziale, to zobaczmy tutaj na półkach. O, możemy zobaczyć, ja tak kolegom pokrótce pokażę. Tutaj są różnego rodzaju trofea z różnego rodzaju rywalizacji. Ale więcej o swoich największych sukcesach, o tym, jakie gołębie ma, jak z nimi postępuje, powie nam kolega Waldek. Do gołębników tylko ja powiem kolegom, nie będziemy wchodzić, ale każdy, kto by chciał zobaczyć, jakby, jak tam wygląda, jakie są tam gołębie, teraz przebywają, to może oglądać na filmie kolegi Rafała ze studia filmowego Tornado. I zachęcamy też, żeby koledzy taki film nabyli i sobie oglądali, bo tam kolega Waldek w sposób taki dość szczegółowy pokazuje, jak tam u niego wygląda. Natomiast my tutaj porozmawiamy tutaj o tym, jak sezon mu minął, ten niefortunny, ten 2013, no ale też nie możemy zapominać o tych wcześniejszych dwóch sezonach, gdzie zdobywał takie tytuły, jak już na wstępie powiedziałem. Proszę bardzo. No to jak tu Krzysztof wspomniał, nie mieliśmy nigdy okazji właśnie tu z Krzysztofem porozmawiać, co to były za gołębie, jakie to były wyniki przez ostatnie lata, akurat nie było takiej okazji. Ja przepraszam, że przerwę. Okazji nie musieliśmy mieć, bo się umawialiśmy wielokrotnie, ale akurat się tak złożyło, że loty przekładali i po prostu niestety nie dało rady się umówić, bo byliśmy umówieni kilkukrotnie, ale niestety kolega raz musiał wyjechać na, jako komisja, tak? Później przełożyli lot. Lot był przełożony, tobie nie pasowało, bo byłeś gdzie indziej już i tak to wyszło. Ale na stronie internetowej możemy te gołębie zobaczyć, które kolega posiada. No tutaj jeszcze trochę poprawię. To były cztery takie super lata, bo 2009, 2010 Mistrzostwo Polski, no i to nie opierało się tylko na GMP, bo tam we wszystkich kategoriach praktycznie w regionie w 10 roku wygrałem, także no i ja fenomenalnie. Olimpijczyki się nie wzięły, że tak powiem. Tak, cztery olimpijczyki, bo to wszystkie szybkie gołębie i to nie był przypadek. Także w 11 obrona tego mistrzowskiego tytułu w Polsce, dla mnie teraz banalne, sam nie wiem, czy to się śniło, czy to faktycznie się zdarzyło, no ale faktycznie się zdarzyło. I jeszcze w zeszłym roku, pominąłeś Krzysztof, ten trzecie miejsce w Polsce, czyli nadal jeszcze się trzymałem. No ale niestety gołębie uczą, może tak powiem, potrafią uczyć pokory też. Ta hodowla potrafi nauczyć człowieka pokory. I ten przykład to jest w tym roku. Czuł się człowiek, jak to powiedzieć, pewny siebie z taką hodowlą, co tu może się stać. A jednak przychodzi taki rok jak ten, i tak jak tutaj rozmawiamy od kilku lat w Radomsku, od kilku lat nie mieliśmy takiego sezonu. No wiadomo, mistrzowie są, bo zawsze będą. Czy to sezon będzie fatalny, czy katastrofalny, czy bardzo dobry. Mistrzowie zawsze będą. Pierwszy, drugi, trzeci, to jest normalne. Ale jest to bardzo ciężki sezon, który traci nam w oddziele, nie tylko u mnie, bo wspomnę tylko tutaj, czy u Radka Małlepszego, czy Owczarka, czy u kilku innych hodowców, te czołowe szybkie gołębie niestety na tych katastrofalnych lotach przepadają. Taki był ten sezon. Co teraz się odbiło? Na koniec już wiem mniej więcej tam wyniki naszego oddziału, jak to wyszło w regionie. No niestety, nie mamy nawet miejsca w pierwszej piątce nigdzie w żadnej kategorii. Tak się nie zdarzało wcześniej. No a przez ostatnie lata po prostu żeśmy brylowali w regionie, nasz oddział. Także jak nie w jednej, to w drugiej kategorii ktoś wygrywał, ktoś był drugi, ktoś był trzeci. A było też tak, że pierwszy, drugi, trzeci był z Radomska w którejś kategorii. I czym to sobie tłumaczycie? A tu, no ten sezon jednak, to było... Z czasem mogę powiedzieć, że wszystko poukładałem sobie i... Największy błąd, no to nie błąd, to się po prostu samo złożyło, to jest samo życie, jak to się mówi. Ta przedłużona zima, gdzie na przykład u mnie gołębie 7 miesięcy w zamknięciu, otwarte, gdy śnieg topnieje, to bodajże 12 kwietnia. Pierwszy lot konkursowy mamy już 1 maja, czyli jak łatwo policzyć, po trochę lepiej jak w 2 tygodniach. Gołębie nierozlatane całkowicie, z 7 miesięcy zamknięte. Pierwszy lot przychodzi, no i niestety katastrofa. Lot, gdzie konkurs trwa kilka godzin,
lot, gdzie pierwszy gołąb w oddziele siada po 2,5 godzinach ze 100 km, to już samo za siebie mówi. Pół gołębi ginie praktycznie na tym locie, w całym oddziele. No i to się zaczęło niestety. I to już było widać, że jeżeli ja zobaczyłem, że 2 godziny u mnie nawet praktycznie pierwszy gołąb siadł tam, niewiele brakuje, po 3 godzinach lotu pierwszego gołębia dostałem z 40 tam coś włożonych, no to mówię, już będzie katastrofa, skoro po tylu godzinach pierwszy gołąb wraca, no gołębie nierozlatane z zimy, dostaną zakwasów w ciągu paru godzin, jest po nich praktycznie, nie? I tak było, a okazuje się, że ten pierwszy gołąb, który u mnie siadł tego pierwszego felernego maja po tych prawie 3 godzinach, to i tak był 7 na oddział. To widać, jaki to był lot. No i tak było. Jednak te gołębie w ciągu tygodnia tam schodziły się do kolegów tak samo. Jednym więcej, drugim mniej dolatywało. No ale doprowadzić je do pewnej, pełnej, jak to można powiedzieć, formy i używalności lotowej, no to potrzeba tych 2-3 tygodni. No i było już nawet nieźle później, bo był 3., 4. lot, dość fajne loty. No ale znowu, przychodzi lot szósty, który no, zapowiada się nie tak źle. W Niemczech leje, na granicy pada, cofamy kabinę, prezes lotowy wyczekuje tą pogodę, żeby, bo już wcześniej był lot też skrócony, więc żeby chociaż do kategorii zaliczyć AB, czyli 300 coś kilometrów, bodajże o 11 gołębie są puszczone, wydaje się, że niby odlatują, chociaż tam troszeczkę na starcie było problemów. No a tu druga katastrofa. No i po tym locie szóstym giną mi najlepsze gołębie. Dolatują. Doszły później? Dwa samczyki najlepsze, 2-letnie, nie doszły. Taki samczyk, który 2 razy pierwszy konkurs już miał jako roczny w oddziele, i drugi samczyk 2-letni, który był najlepszym rocznym okręgu i też w drużynie GMP. Takie 2 podstawowe gołębie. Następne 2 samice z GMP dolatują, jedna po tygodniu, druga po 2 tygodniach. Także jakoś tam później się schodzą te gołębie, ale po tym 6. locie po prostu te gołębie, gdy wracały, konkurs też do godziny tam gdzieś 18 wieczór z 300, no szkoda mówić nawet. No niestety, puściłem gołębie na luzie, skończyło się wdowieństwo, skończyło się motywowanie, skończyła się motywacja, koryto nasypane, woda, zero ale treningu. Ale zakończyłeś sezon lotowy, normalnie tak, do końca. Tak, lotowałem do końca oczywiście, bo to jest, mi się wydaje, ważne. Jak ktoś kocha gołębie, to zawsze fajnie jest włożyć te gołębie i czekać na nie na drugi dzień na zlot, jak przylatują, i popatrzeć sobie. Także uczestniczyłem, oczywiście były odbijane, tylko że to już było tylko lotowanie. Było hobbystyczne. Tylko tak, żeby sezon skończyć. A mówię, bez żadnych treningu, bez żadnych oblotów wokół domu, jak chciały wyszły z gołębnika, polatały, nie chciały to nie, puszczone w pary, z pełnym korytem, tak żeby tylko kłaść i dolecieć po prostu do końca. Wtedy status nie miałeś chyba dużych. No nie, praktycznie tam gołąbku w ogóle miałem wszystkich na spisie jak co roku, bardzo mało, bo w granicach 50 sztuk, tak jak co roku jest tych gołębi już od kilku lat. No w tym roku była też odmłodzona kadra, było dużo gołębi rocznych i to też był problem akurat, że tak trafił taki pechowy rok. Było ich 30 bodajże 1 lub 2 sztuki na całym spisie, czyli w tych 50 tam jeden co miałem na spisie, były 32 roczne. I no i niestety przy tych ciężkich lotach, no te roczne małe doświadczenie, także to praktycznie miałem no super ptaki, na młode, bardzo dobrze poleciały też rok wcześniej. No niestety, taki sezon nie dało większość z nich rady. Nawet kilka starych zgubiłem na 1 maja. Zgubiłem 3-letnią samicę, która rok wcześniej, czyli w 2012 roku, jako 2-latka 7 razy plasuje się w pierwszej 20 na oddział. Tak latała ta samica. I samica, która z jednego maratonu wraca po 3 dniach, jako roczna. W zeszłym roku też z jakiegoś lotu wróciła po 2 dniach. Dawała sobie radę. Teraz w tym roku, no niestety, z 1 maja nie wróciła do dziś. Nie? Do dnia dzisiejszego. Także, no mówię, ale tutaj mówię, to jest kluczowe to, co u mnie akurat, no bo taki sezon akurat musiał kiedyś trafić po kilku latach, ale co u mnie, no to głównie to, że to w większości też kolegów pewnie przetrzymane tego gołębie przez zimę, te 7 miesięcy zamknięcia. I po prostu tak jak mówię, 2 tygodnie trochę lepiej, 2 tygodnie koło dachu latają, gdzie już mi 3 od razu jastrząb zdążył do pierwszego lotu, 3 zniszczyć jastrząb. Przychodzi 1 maja, gdzie jest bomba i praktycznie na pierwszym locie kończy się sezon dla mnie. Bo ja już wiedziałem, że nie da się rady pociągnąć z takimi wynikami, bo większości roczniaków już brakowało, co nie doszły w ogóle. Większość gołębi przez tydzień dolatywała z tego 1 maja. Zostało praktycznie tych gołębi niewiele. Starych w ogóle było mało, bo mówię, odmłodzona była drużyna z tego względu, że olimpijczyki poszły
już po zeszłym roku do rozpłodu, także nie były lotowane. Jeszcze tam dwa inne stare gołębie z 8 roku poszły do rozpłodu. Także była odmłodzona drużyna i wiedziałem, że już się w tym roku nic nie zrobi po tym 1 maja, po tym locie. No, była jeszcze później nadzieja, bo tam troszeczkę zaczęło coś błyszczeć, ale ten 6 lot katastrofalny znowu no, skończył po prostu wszystko. Czyli na gołębie starej ile ci zostało po sezonie? No, na te 51 sztuk najbardziej roczne ucierpiały, bo mam ich chyba dosłownie 8 albo 9. Nawet musiałbym tak dokładnie popatrzeć, ale chyba 8 lub 9 sztuk jest 30 ponad roczniaków, tak, roczniaków. Starych może nie tak dużo zgubiło, bo było ich około 20, tylko tych 2-3 czteroletnich. Także praktycznie ich zostało tak około 20, było na pewno około 14-13 jest. Ale to też są gołębie, gdzie niektóre są już też do wycofania. Praktycznie już dwa wycofałem gołębie z tych starych, bo to już by były teraz 6-latki. Wiadomo, to nie ma szybkości, to są już gołębie, które swoje zrobiły w życiu. Także no, na przyszły rok też ciężko się to zapowiada. No wiadomo, że lubię gołębie. Bo z tego co mówisz, no, to właśnie nie masz czym lotować. No dokładnie, młoda drużyna znowu. No, a jest, młode jak ci poszło? No na szczęście młodych jest 40 sztuk przelotowanych. Nie włożyłem na ostatni lat młodymi, ale myślę, że tutaj akurat moje młody nic nie po prostu nie ucierpiały na tym, że ja ich teraz nie włożyłem. Po prostu bardzo złe warunki się zapowiadały na ten ostatni lot teraz we wrześniu. Padało, mgły. Ja stwierdziłem, że nie ma sensu co kłaść na ten czwarty lot, gdzie to była 300, gdzie ten przedostatni lot był bardzo ciężki, było pod silny wiatr, dostały gołębie dość mocno, jak to się mówi, po piórach, bo prawie 4 godziny pierwsze gołębie wracały z 250 km. Także taki lot pod wiatr dość ciężki, że one mocno się przesiały i tam wartość gołębia już była praktycznie zatwierdzona na tym przedostatnim locie. No i tutaj no, można powiedzieć, że nie są to byle jakie, bo prowadziłem w oddziele po tym przedostatnim locie, no więc na ostatni wóz wiadomo, że spadłem tymi młodymi. Ale ten ostatni lot no, też ze względów atmosferycznych prezes lotowy skrócił na 100 chyba 60 km. Lot mieli udany, co prawda ta pogoda się akurat tak szczęśliwie wyklarowała, że gołębie przyleciały bardzo szybko, siadły grupami, no ale mówię, skrócony został ten lot. Czyli chciałeś ryzykować. Tak, ale to mówię, no ja widziałem tą pogodę, mówię, no nie ma sensu, nic dla mnie to puchar nie da, jeżeli by tak pogorszyła się, zamiast poprawy, tak jak pokazywali, gdyby ona się ciutkę pogorszyła, to po prostu nie byłoby szans na start gołębi w ogóle w niedzielę, nie? Na szczęście jakoś to mówię, lot był skrócony, udał się lot, no ale mówię, nic ten lot mi nie dawał, wartości hodowli by nie dawał, bo ten przedostatni po prostu pod wiatr przez 4 godziny, które gołębie przychodziły praktycznie po jednym, dwa, żadnych grupowych przylotów praktycznie nie było. Także one już tam swoją wartość po prostu pokazały i potwierdziły. Dlatego po tym przedostatnim locie stwierdziłem, że nie ma co ryzykować, nawet gdy mówię, ten lot się uda ostatni, było to z zachodnim wiatrem, więc wiatr ich pchał. To taki lot po prostu, gdzie ich za bardzo nic nie nauczy mi nic, to po prostu nie da. Więc nie ryzykowałem, nie włożyłem tego ostatniego lotu. Też troszeczkę z takich innych powodów akurat w oddziele. No ale to akurat o tym nie chcę mówić. No i tak wyszło po prostu. A ten lot poprzedni, co mówiłeś, przedostatni, który dokonał takiego przesiewu, to był lot, który u ciebie duże straty były, czy nie? Chodzi o ten na stare jeszcze? Ten, co nie, no młode, ten co mówiłeś właśnie, że... Ten przedostatni. Tak, bo ja włożyłem na ten lot w tym roku akurat było tak, że po tym sezonie gołębi starych zostawiłem sobie jeszcze trochę młodych takich, no można powiedzieć, piszków, których nigdy nie praktykowałem z lipca, żeby uzupełnić tą drużynę starych, no bo skoro te loty stare były takie, że tych gołębi dużo naginęło, więc zostawiłem takie jeszcze lipcowe mutki i te piszki lipcowe na przyszłość zapisałem na mamę po prostu. Mama jest tutaj też, często patrzy na tych gołębi jak przylatują, mieszka tutaj w podwórku przy gołębnikach ze mną, także obserwuję, były na mamę zapisane te piszczki po prostu i tam mogę powiedzieć szczerze, że po trzecim locie ta drużyna piszków pod ten wiatr była najlepszą serią w oddziele. To aż jest dla mnie szok normalnie. Te młode piszczki, które mówię, praktycznie zaczęły latać koło gołębnika dopiero 5 do 15 lipca, nawet niektóre, uczyły się latać, poszły na loty w połowie sierpnia. Także miesiąc niecały latania miały wokół dachu. Fakt, że duży przesiew był, dużo ich naginęło, bo kładłem ich na kabinę, nie były tylko na próbnym locie, później normalnie od pierwszego uczestniczyły w lotach. One po tym przedostatnim locie były na 8 miejscu w oddziele, a z tego lotu właśnie przedostatniego pod ten wiatr 250 km zrobiły najlepszą serię na oddział. No powiedz, ty masz gołębnik położony najbliżej, najdalej, czy nie, tak? Tutaj akurat to jest, ja mam gołębnik może nie idealnie najdalej, ale mam troszeczkę przedłużony kilometraż boczny. Aha. Czyli lekko boczny kilometraż przedłużony. Czyli tutaj przy tych warunkach pod wiatr
to jest naprawdę ciężko wylecieć cokolwiek takimi piszkami, nie? Także wiadomo, z wiatrem te dalsze gojemniki są przerywane. No, takie są zasady, my pogody nie zmienimy. Z każdym wiatrem dalsze gojemniki mają lepiej. Pod wiatr pierwsze gojemniki mają lepiej, bo ten gołąb dolatuje pierwszy, nie traci już później dolatywania, jeżeli pojedynczy już leci do domu dalej. No, także mówię, z tym położeniem dalszym po prostu po tym trzecim locie pod wiatr prowadziłem w oddziele. Druga duża tych piszczków miała najlepszą serię i była na 8 miejscu w oddziele. Nie? Także a straty jakie miałeś wtedy? Dość duże straty, bo z 18 tych, nie chcę teraz strzelać, bo to może być jakieś przekłamanie na listach, musiałbym znaleźć. W każdym bądź razie zgubiłem jakąś 1/3 tych piszczków późnych lipcowych, chociaż mówię, najlepiej siadby. Także mniej więcej bodajże ich 12 mam, a było ich koło 18 włożonych na ten przedostatni lot. No tak strzelam, bo mówię, nie mam tu listy. No i ze starych też około 10 gołębi zgubiłem na tym, z tych starszych mutków, tych drużyny właściwej, też około 10 mutków zgubiłem na tym przedostatnim locie pod wiatr. Także ogólnie przesiew był, no ale w ogóle nie wiem, niby sezon starych, no każdy wie, jakie były pogody, że zima to wszystko, ale sezon młodych niby w miarę normalny, na straty u nas w oddziele ogromne. Można powiedzieć tylko tyle, prawie tam, nie wiem, 4,5 czy coś pod 5 tysięcy na pierwszy lot idzie gołębi, gdzie na ostatni lot, ten czwarty, no co ja już nie włożyłem, idzie raptem 1400 czy 600. To jest jedna trzecia. Tak, takie straty w oddziele, nawet na młodych lotach. Także tak, tak, zginęły. Bardzo ciężki, krótko mówię. Ciężko to wytłumaczyć właśnie, bo mówię, jak na stare były złe warunki atmosferyczne i tu był problem, tak na młode niby nie było złych warunków, a po prostu duże straty. Także no tu ciężko to wytłumaczyć. W ogóle ten, no jak to mówię, 2013 rok po prostu. Ta trzynastka. U was akurat w oddziale pechowa. Dokładnie i każdy pewnie ją będzie pamiętał, ja na pewno najbardziej. No ale dla tych innych kolegów, na przykład tutaj z innych oddziałów, nawet po sąsiedzku blisko w sumie u kolegi Oleksiaka, może to będzie mówił, że szczęśliwa. No na pewno. Ale tak to w tym sporcie właśnie bywa, że raz się wygrywa, raz się przegrywa. Tak i mówię, i tutaj to wszystko życie uczy pokory, jak to się mówi. Oczywiście. Trzeba zawsze czekać. Koledzy, podziękujemy za podsumowanie sezonu, a za chwilkę przejdziemy do opowiadania. Tutaj kolega nam opowie w tych latach, kiedy sukcesy takie odnosił, jak prowadził też gołębie, z jakich preparatów korzystał, co przy nich robił. Tak, nie chcemy kolegę tak tutaj zanudzić takimi długimi, że tak powiem, elaboratami, ale kolega na pewno nam się tutaj z kolegami innymi podzieli.